pani poseł Bożena Kamińska, którą spotkaliśmy na w tłumnych bardzo targach edukacyjnych. Jakie są pani wrażenia z tych targów? Czy one są w ogóle potrzebne? No tak, jeżeli są organizowane po raz 9 i cieszą się takim zainteresowaniem, to na pewno potwierdzają, że są potrzebne. Ja od początku uczestniczę w tych targach, czyli jestem tu też również po raz 9 i obserwuję zmianę, ewaluację tych targów, form prezentacji szkół, więc naprawdę jestem bardzo podbudowana, zadowolona tym, że jest kontynuacja tych targów, że nowe podmioty włączają się w prezentację zarówno oferty edukacyjnej jako szkoła, jak również oferty skierowanej do szkół, jeżeli chodzi o wydawnictwa, czy również biura podróży, bo są po raz pierwszy na tegorocznych targach. Widać, że młodzież może sama podejść do każdego stoiska, sprawdzić ofertę, przepytać uczniów, którzy już się uczą i edukują w danej placówce, jak również rozmawiać z kadrą pedagogiczną i podjąć świadomy wybór, gdzie chcieliby kontynuować swoją dalszą edukację lub gdzie rozwijać swoje zainteresowania, żeby potem pracować zawodowo w tych kierunkach, które są ich pasją. Rozumiem. Dziękuję bardzo pani poseł. Mam nadzieję, że kolejne targi 10 będą się zakończyły również z takim samym sukcesem. Jestem przekonana, na pewno. Życzę tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.